Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jestem w Kieczwałdzie, w kaplicy, w domu pielgrzyma. Tu, z tego miejsca, chciałbym, abyśmy prosili Maryję o to, aby nasza ojczyzna była wolna nie tylko od zarazy, taką jaką jest wirus, koronawirus i choroba COVID-19, ale przede wszystkim od tej zarazy, o której dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy, miast Sodomy i Gomory. Ta zaraza dzisiejszej mentalności, ideologii gender, w tak zwanej zarazie, jak to mówił arcybiskup Jędraszewski, że jest to tak zwana tęczowa zaraza. W zasadzie to tęcza tylko przypomina tęcza, a tęczą nie jest, bo jest wybrakowana. Zresztą to, co proponuje szatan, zawsze jest wybrakowane, bo daje jakby to, co jest namiastką, co jest tylko jakąś reklamą, coś zewnętrznym, a nie daje życia pełnego. Życia, które jest no, prawdziwym życiem. To jest tylko pewien cień tego życia, które może być i jest dane od Boga. Bóg jest dawcą życia. I dzisiaj Maryja zaprasza nas, tak jak 144 lata temu zapraszała dzieci do modlitwy, tak też i nas, i dzisiejsze dzieci zaprasza, młodzież do modlitwy różańcowej, aby ratować przed tą zarazą, bo tę zarazę można powstrzymać przede wszystkim przez nawrócenie serca, które przychodzi przez modlitwę. Modlitwa różańcowa jest jak egzorcyzm. Święty Jan Paweł II mówił do polskich biskupów: macie egzorcyzm, jest to różaniec, odmawiajcie różaniec. Moi drodzy, z tego miejsca, z Gieczwałdu, proszę, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.